Ej, co to za... O, 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 o! No, tak w ogóle akurat zauważyłem, że poznałem go w tym... No... Po prostu go poznałem, mimo tego, że miałem całą twarz obrzykaną. Jednak tam zauważyłem, że tam, wiecie, to był boomer jednak, który mnie obrzygał. To właśnie on był taki trochę... Taka trochę grubsza sylwetka niż taka przeciętna. Okej, Witch idzie na swoim kierunku, więc ja się oddalę może trochę. Speeder leży. A, ta Witch cały czas za nami, kurczę, jakoś... Tam łazi, nie wiem, co to mamy. Więcej arkanów, tak skar. Wiecie, będę skala. W takim razie, jak mówię, skar jest moją ulubioną bronią tier 2. I znowu pisy. Okej, jakby coś chciał, naprawdę... Teraz tam grajnak trochę tam, no... Lituje się nad nami, że nam już znowu daje tyle pilsów i też strzykawek z adrenaliną. No dobra, wchodzimy do tego Vana, czy cokolwiek to jest. Na co się nie wpatrzyłem. Tak, zamykamy, to jest jakieś bezpieczne miejsce. Tam coś chodzi nad nami widocznie. Tak, stąd możemy tam parę osobników załatwić, tam możemy strzelać przez szyby. Tak, coach czyta, to, no, to znak, to kartkę, że będzie uruchomiony alarm, kiedy tutaj otworzymy te drzwi i to będzie kolejny taki crescendo event, taki nieskończony, że po prostu musimy coś zrobić, żeby zombie przestały atakować. Teraz trzeba będzie wyłączyć alarm, który się właśnie uruchomi po tym, jak te drzwi otworzymy. I wiecie, może jednak wezmę adrenalinę, może jednak ona będzie lepsza od pilsów na ten moment. Dobra, ja teraz drzwi otwieram i się szykuję, szybko lecę naprzód. Okej, okay, speeder przed nami, widzę ją. Tam się kryje za tą siatką. Oj, oh, okej, może to się skończyć kiepsko. Okej, okay, już jest pierwsza jakby grupka w tej hordzie. Kurczę, trochę kiepsko, bo te zombie lecą z przodu, a nie z tyłu, więc trudniej nam się będzie przecisnąć przez to wszystko. Okej, okay, widzę Jokeya. Jokey się tam wspina, więc przynajmniej ja nie będę jego celem. Ale coach może... Nie, to jest, przepraszam, Nick może... Fatalnie skończyć się przy tym jockeyu. To co mamy? Mamy znowu AK. I może znowu jednak tą broń zastąpię. Właśnie wezmę AK znowu. O, ten jockey jednak leży. Myślałem, że jednak tam na Nika, wiecie, że go dosiądzie i tam go trochę zrani. Wow, to jest Hunter. W ostatniej chwili go poznałem. No wiecie, też tak Hunter ma taką trochę... No taką sylwetkę, którą tak trudno z daleka tak rozpoznać, to jest Hunter. Wiecie, bo ma taką przeciętną sylwetkę, taką jak zwykły zombie. Tylko się wyróżnia tym, że ma mniej więcej karton na głowie, albo też tym, że po prostu... No, że ma te całe taśmy niby tam jakieś na tym... Na swoim ubraniu. Okej, okay, teraz stąd się próbuję podbić tam tłoku. Tam coś za mną jest, wiem o tym, ale... Myślałem, że oni to zastrzelą, ale nie. Tak, to jest dobre miejsce na takie pozbycie się znowu jakiejś hordy, tam jakieś grupki, wiecie. Tu się zombie trudno do tego miejsca dostają, trochę nie to zajmie, więc tu łatwo też to miejsce z hordy tam opróżnić. Ja osobiście to miejsce bardzo lubię. Nie ma co w ogóle tam na dół tam zeskakiwać. No chyba, żeby tutaj speeder spłynęła, co jest oczywiście też niezbyt możliwe. A ten alarm już chyba wyłączyłem, tak? Tak mi się zdaje przynajmniej, bo chyba nie pobrzmiewa. A jeszcze widzicie, jest jednak dużo zombie, jest duża grupka jeszcze, która atakuje. Cały czas się od nich roi. Widzicie, jest takim groźnie, a to miejsce naprawdę nam daje, zapewnia takie po prostu bezpieczeństwo, co jest, jak mówię, bardzo fajnym miejscem po prostu. Coś jeszcze? A już chyba jednostki dostały to wszystko, jeszcze słyszę strzały. To były chyba ostatnie, okej, okay, teraz może nakręcę snajperkę, bo mi się przyda na ten nadchodzący fragment. Snajperka. Okej, okay, to jakiś AK, który lewituje w powietrzu, nie wiem. Oh. Co, dużo zwłok tutaj z tego co widzimy. Jak, nie, oczywiście jak mówię, boty defiwa nie biorą, ja też nie będę go brał, bo nie potrzebuję go do końca. A, to się chyba nie szło tędy, trzeba było iść tam środkiem. Tam jest dalsza część tego rozdziału po prostu. Coś tutaj? A znowu jakiś nudny pojedynczy zombie. Jejku, czego się spodziewałeś? A to jest taki moment, jak mówię, się może bardzo przydać taka snajperka po prostu,
że wiecie, że możemy tam strzelić z daleka i będziemy z tym bezpieczni. Oto właśnie ekspolicjant, który no widzicie, że jednak trochę tam musiał kulek na siebie przyjąć, żeby jednak potem tam, wiecie, paść po prostu po tym. No to był takie dziwne combo, boomer splita, taki dziwny atak tego boomera. Widzicie, dużo zombie, wszystkie są raczej daleko, więc tutaj jak mówię, snajperka albo też karabin myśliwski są naprawdę dobrą bronią. Naprawdę polecam tutaj siebie jedną z tych dwóch broni wyposażyć. I chodź leci z ciekawego miejsca, którym jest tamto zawaszenie. Naprawdę ciekawie teraz ta choda zaatakowała. Coś z tyłu? O, tak, jest coś z tyłu. Okej, ciebie od... O, kurde, się myślałem, że od tyłu go uderzę. O, nie uda się. Może jednak teraz... Czekajcie. Spróbuję go od tyłu uderzyć, jeżeli się uda. Widzicie, udało się. Teraz dopiero ten ekspozycjant leży. O, tam był smoker, całkiem nieźle zaatakował, to mu też tam jest wysoka. Wiecie, sam to sposób tego smokera trudno dostać jednak. Pff, ten hunter tak przyżnął w tą ziemię, to był ciekawy widok. Okej, okay, więcej strzałów ze saperka, jak mówię, saperka jest na ten fragment świetną bronią. Peter? A trafi, ale ja się odsunę w porę na pewno. I tanka chyba jednak tutaj nie spotkamy, bo to już jest koniec tego rozdziału. No ale to dopiero drugi, więc jeszcze się wszystkiego można by spodziewać. Pff, aż mu przez brzuch tak przeszło, jak w kurze w kreskówkach, wiecie, że tam jakieś tam przejście w brzuch, tam rzucić przez całe siły, to wiecie, że przez ten brzuch mu przejdzie, tam mu źle zrobi. No maniak w kreskówkach, tego zombie zabiłem. Wow! Szybko za... Podę zamknąłem, bo tam był Charger tuż, tu za nami, który tam zaskoczył chyba też z dachu, coś takiego. Ciekawa próba Chargera, ale oczywiście nieudana, bo ja te drzwi w porę zamknąłem. W ogóle po drodze chyba nie było żadnego Magnuma, ale jednak szczerze nie żałuję, bo na tą... Na tą całą kampanię też bronie melee są naprawdę takimi broniami, które są dobre, które się naprawdę dobrze sprawują. Ja się wyleczę, czemu nie w sumie? Tutaj wezmę spasa. Wszyscy mają apteczki, a nie, już nikt nie będzie miał, bo on się jeszcze tutaj leczy, trochę się uzdrawia. Tak, ja teraz wezmę spasa. Na ten rozdział trzeci. Tutaj na początku tak zazwyczaj jest więcej zombie niż teraz się pojawiło. Trochę tak inaczej jest niż zwykle. Jest podejrzanie zbyt pusto. Wow, kurczę. Ten zombie mi tak ciekawie okrążył i tak potem mnie trafnął. Jakoś tak dziwnie. Da, tak, ten tam most jest naszym celem. Nie, czy to ten most? Chyba ten most, tak mi się zdaje, że to właśnie na ten most nasi chcą wejść. A w sumie to jest tych mostów, tu jest jeden, tu jest drugi. A nieważne. Zresztą tak jak naszym celem jest jakiś most po prostu, że będziemy mogli uciec po prostu. Tam był Charger, tak, wiem. Tak, chyba to do środka zajrzeć, bo tu też się parę może rzeczy pojawić, jakiś sprzęcik. A póki co widzę tylko patelnię, broń tier 1, o maczeta całkiem dobra broń. Chociaż o trochę jednak szczerze niezbyt w takim dobrym zasięgu mi się zdaje. I ten... No dobra, w końcu mamy tanka w tej kampanii. O, spudłowałem, ale chyba całe szczęście był jeszcze jakiś molotow tutaj wewnątrz, z tego co widziałem, tylko się pamiętam gdzie. Zabiłem smokę na jakimś sposobem, Jesus. Nie, ludzie, nie. O, redy, wszyscy są wewnątrz. To się skończy kiepsko! Jezu Chryste, to się skończy kiepsko, ja wam to mówię. Dobra, to oczywiście ten tank nie poszedł w moją stronę. Ja go maczeto, a co tam? Maczetą go, no i polas. Trochę kiepsko, że kurde, wszyscy byli tutaj wewnątrz, że po prostu tank mógł nas łatwo zaatakować, ale... A, okej. Okay. No w końcu jakiś jockey padł z mojej ręki. Tutaj? Nie.
Nie, teraz nie mam ochoty na zabijanie kogokolwiek poprzez skoczenie na niego. Po prostu już tam było trochę, była grupka taka groźna, więc nie chciałem sami się jakoś wtrącać. Jak ona go wypatrzyła, skoro był tam na dachu, czy tam gdziekolwiek, tam w tamtym kierunku, wow. Nie dostrzał. Przyznaję, to było całkiem dobre. Wow. O, znowu kurczę ten przykład z tego, że niby trafiłem, a jednak nie, nie, może po prostu tą maczetą zbyt wysoko wymierzyłem, to jest możliwe też. To jednak był to taki trochę mój błąd, bo to był fajny headshot. Tak po prostu ta, po prostu... Tak po prostu ta głowa tamtego zombiaka zrobiła takie... Tak po prostu tak eksplodowała, zrobiła takie BUM po prostu, że tak tą głowę wysadziło od tego spasa, to było takie ciekawe. M16, nie, nie chcę M16, wolę jednak mieć spasa. Okej, okay, Bumek chyba będzie tam sam wychodził, tak, tak jak się słyszę, czy coś. Ha, oczywiście był boomer, ale był dalej niż się spodziewałem. O, tu jakoś dziwnie tego sobie z tyłu tam trafiłem, tak nieświadomie trochę. I piła! Piła! W końcu mamy piłę łańcuchową! Hell yeah! I czy... A, tylko... Będą chyba leciały, nie wiem, czy... O, lecą z tyłu, więc może jednak stamtąd... O, tak, tu rzeczywiście użyję piły, to będzie dobry pomysł na pewno. Widzieliście, podczas tego ataku oberwałem tylko raz. Tak dobra jest piła, moi drodzy. Teraz po prostu widzieliście jej siłę. To było niezwykłe. Widzicie smoker? Tak słyszę. Gdzieś chyba z lewej tak się tam szwenda. Ta z lewej, ale chyba jest tam gdzieś za tym kontenerem, za tym śmietnikiem, czy co? Tam coś z tyłu biegło, nie wiem. A to był chyba jakiś zwykły zombie, jednak to nie był Hunter. Pff, ale się nadziała. Wow, to był ten smoker. No przynajmniej miałem rację z tym, że tam gdzieś się wyskoczy z lewej. O, amunicja, chętnie biorę amunicję. Bo już mi tak trochę, no prawie że połowę do spasa amunicji już zdążyłem zużyć. Też jeszcze tak wyskoczy, to znowu trzeba będzie ten teren opróżnić. To znowu się jakoś nie dzieje teraz nic szczególnego, cały czas, no wszystko się dzieje to samo właściwie. Tylko znowu sobie uzupełnię amunicję i boomer jest... Boomer jest... Dobrze powiedziane, Lisa, się chciałem, żeby... Oni też tak na chama po co nie skakali w dół, tylko żeby tak trochę ostrożnie tam podeszli do tej całej sprawy. Boomer chyba jest w tym domu. Przed nami gdzieś? O, tu jest Witch! Okej, więc to nie jest Boomer, tylko Witch tutaj. Bronię tier 1? Po co mi teraz bronię tier 1? Jeju. Okej, Boomer jest tam, a ja nie chcę w Witch strzelić. Boomer leci z... Dobra, teraz strzelimy. Bo ta Witch chyba skręciła gdzieś tam. Weszła do jakiegoś pomieszczenia. Jak ją wkurzę, to się wkurzę. A, weszła tam do tyłu. Nie wiem, ludzie, może się oddalcie, ja bym chciał tą Witch tak... Znaczy, chciałbym tą Witch się pozbyć, chciałbym bez ten... Bez tam tego, żeby tam inni mi przeszkadzali. O, leży, okej, okay, udało się. Po prostu widzicie, tutaj jest parę zombie, takie pojedynczych, one byłyby przeszkodą, więc nie chciałem tutaj, żeby one mi tam, wiecie, się pchały do mnie, więc... Wolałem to zrobić taką metodą bezpieczniejszą.